zdecydowałam wystartować w zawodach, ponieważ dobrze jeżdżę na nartach i lubię to rozwijać. A ja wziąłem udział w tych konkurencjach, bo to jest fajna zabawa i lubię bardzo jeździć na nartach. Witam serdecznie na 41. jubileuszowym, jak co roku, memoriale Bronisława Ciecha w Szkole Podstawowej nr 2. Jest to tradycja długoletnia, kultywowana przez nasze wszystkie dzieci, które sport traktują no, jak naukę. Nie tylko uczymy intelektualnie, żeby dzieci się rozwijały, ale również fizycznie. Pogoda sprzyja, rodzice również dopisali. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy na stoku w Murzasichlu, pierwszy raz. Wszystko się jechało i taka presja i no stres. Był stres, tak? Ale udało się wszystko. Udało się wszystko, jest bardzo dobrze, dobry czas i wszystko. A dlaczego się zdecydowałaś wziąć udział w tych zawodach? Dlatego, że kocham narty. Startuje około 200 zawodników. Odbywają się zawody w zjeździe na jabłuszku, slalomie na snowboardzie i slalomie na nartach. Obronku pamiętamy, sport uprawiamy, uczy umiejętności ubierania się odpowiedniego do pogody, obsługi samego siebie, bo to przecież trzeba umieć ubrać i łyżwy, i narty biegowe, i narty zjazdowe. Trzeba pozapinać to wszystko, trzeba po pierwsze umieć przejść z tym sprzętem. Także poza tym, tak jak tutaj na zawodach, no jest nie tylko szczęście zwycięstwa, ale jest i przykrość porażki. Także tutaj w dwie strony hartuje charakter. Jak się jechało na pontonach? Super! A coś więcej? Jaka trasa? Trasa jest super, tylko że w środku się troszkę zaklinowało. Był korek, ale później tak, jechać na pinglinka, to było genialnie. Tak, bardzo polecamy. Dlaczego bierzecie udział w memoriale? Ponieważ nasza szkoła nas tu zabrała. To fajna zabawa i można też tak coś wygrać. Skoro naszym patronem jest sportowiec, to na pewno by się cieszył, że my też tak jakby powtarzamy po nim, że startujemy w zawodach i stajemy się olimpijczykami.